Samanta dorastała w inteligentnej rodzinie. Matka Samanty, pani Walentina, była głównym lekarzem szpitala miejskiego. Tata zajmował dobre stanowisko w urzędzie skarbowym. W wieku siedmiu lat dziewczynka poszła do gimnazjum. Jednocześnie uczyła się w szkole muzycznej. Samanta zawsze pilnie się uczyła. Na zebraniach rodziców otrzymywała świadectwa pochwalne i dyplomy. Dziewczynka była szczególnie dobra z matematyki. Ale pozostałe przedmioty Samanta opanowała doskonale. W szkole Samanta miała dwie przyjaciółki: Julie i Kiki. Dziewczynki wychowywały się w prostych rodzinach, Kiki miała tylko mamę. Jej ojciec opuścił rodzinę i wydawało się, że zapomniał o istnieniu córki. Mama pracowała jako sprzedawczyni w sklepie, a wieczorami sprzątała wejście, aby zarobić trochę więcej pieniędzy w trudnych czasach. Julie miała mamę i tatę, a nawet młodszą siostrę ale byli to najprostsi ludzie żyjący biednie. Rodzicom Samanty bardzo nie podobała się przyjaźń ich córki z Kiki i Julii. Starali się nie zapraszać dziewczyn do domu, ale nie zabraniali córce kontaktów towarzyskich w szkole. Samanta była wychowywana w surowości, kontrolowana na każdym kroku. A przyjaźń z dziewczynami, które, jak uważała Walentina, pozostawione same sobie, nie doprowadzą do niczego dobrego. Po ukończeniu dziewiątej klasy, dziewczyny musiały się rozstać. Samantha została do końca szkoły. Julie i Kiki odeszły po dziewiątej klasie. Jedna poszła do kolegium nauczycielskiego, druga do technikum. Samantha pomyślnie zdała egzaminy końcowe i dostała się do Instytutu na Wydziale Ekonomii. I tam studia Samanty również poszły łatwo. Ale dziewczyna nie mogła się zaprzyjaźnić. Równomiernie komunikowała się z kolegami z klasy, ale nie wyróżniała nikogo dla siebie. Więź z jej dawnymi szkolnymi przyjaciółkami Julie i Kiki została utracona dawno temu. Dopiero na piątym roku Samantha wyraziła sympatię do chłopaka z równoległego wydziału Pitera, a dziewczyna przyjęła jego zaloty. Młodzi ludzie spotykali się po lekcjach, chodzili na spacery. Samantha nie spieszyła się z przedstawieniem Pitera rodzikom. Pamiętała, jak jej mama i tata nie postrzegali jej koleżanek ze względu na jej status społeczny. Samantha również ukrywała swój związek z Peterem, ponieważ chciała być szczęśliwa przez jakiś czas. Peter również pochodzi ze zwykłej rodziny robotniczej. Jest miły i troskliwy. Od trzeciego roku pracował na pół etatu jako kelner i barman. Potem dostał pracę na pół etatu w Instytucie Projektowania. Na początku był facetem, który przynosił i odnosił. Wkrótce jednak dał się poznać jako specjalista, który chwyta wszystko w lot i już powierzano mu wykonywanie części projektów. Zbliżała się obrona jego dyplomu. Samantha była pewna swoich umiejętności. W tym czasie zajęcia dobiegały końca, a absolwenci przyjeżdżali do instytutu tylko na konsultacje ze swoimi nauczycielami. Jej rodzice nie mogli już kontrolować każdego ruchu córki, a ona spędzała coraz więcej czasu ze swoim kochankiem, kiedy miał wolne od pracy rodzice Petera mieszkali na wsi i nie mogli pomóc synowi. Dlatego był zdany na siebie, a na piątym roku studiów zarobił wystarczająco dużo, aby żyć samodzielnie. Peter wyprowadził się z hostelu i wynajął mieszkanie. Małe, jednopokojowe, na obrzeżach miasta, w okolicy oddalonej od centrum. Ale był z niego dumny. A teraz Samantha i Peter nie tylko wychodzili ze sobą, ale także weszli w dorosły związek. Dziewczyna wcale tego nie żałowała, bo Peter był opiekuńczy i chciał związać z nią swoje życie. Do obrony dyplomu pozostał miesiąc, kiedy Samantha postanowiła przedstawić Petera swoim rodzicom. Chłopak nie czuł strachu ani zażenowania. Nie miał się czego wstydzić w swoim życiu. Owszem, urodził się w prostej rodzinie, jak miliony innych mieszkańców tego miasta, zarabiał uczciwie na życie. Złe nawyki były mu obce. A co najważniejsze, szczerze kochał Samantę. I miał wobec niej najpoważniejsze plany. W ten ciepły kwietniowy dzień Walentina i Pan Chester od rana byli nieco podekscytowani. W końcu wcześniej ich córka rozmawiała tylko o studiach i przyszłej pracy, a teraz nagle pojawił się narzeczony. Oczywiście, jeśli się dobrze zastanowić, córka miała już 22 lata i prędzej czy później musiała wyjść za mąż, ale kogo mogła znaleźć sama. Rano Peter był w pracy a Samanta na kolejnej sesji doradczej dotyczącej ostatniej części jej dyplomu. W porze lunchu młodzi ludzie spotkali się i pojechali na spotkanie z rodzicami dziewczyny. Po drodze para wstąpiła do kwiaciarni i Peter kupił piękny bukiet kwiatów dla Walentiny. Potem poszli do sklepu po ciasto, a następnie udali się do domu Samanty. Samantha była wyraźnie zmartwiona, w przeciwieństwie do chłopaka. Młodzi ludzie dotarli do domu. Wejście było bardzo czyste. Samanta i Peter weszli na czwarte piętro. Samantha zadzwoniła dzwonkiem. Drzwi otworzył jej ojciec. Przywitał młodych ludzi, gdy wchodzili. Peter wyciągnął rękę i przedstawił się. Peter. Ojciec Samanty odpowiedział na uścisk dłoni nie od razu, po kilku sekundach. Pan Chester. Za nim stała Walentina. Peter przywitał się z nią i wyciągnął kwiaty. Samantha sama zaniosła tort do kuchni i postawiła go na stole. Po przedstawieniu się wszyscy przeszli do salonu. Peter, opowiedz nam coś o sobie. Skoro los sprowadził cię do naszego domu. Rodzice spojrzeli na siebie i matka skinęła głową. Bardzo chcielibyśmy dowiedzieć się o tobie czegoś więcej. Podobnie jak Samantha, niedługo będę bronił dyplomu. Obecnie pracuję w biurze projektowym pewnej organizacji. Jestem technikiem na pół etatu, nie inżynierem. Ale jak tylko zdobędę dyplom, zostanę przeniesiony na pełny etat inżyniera. Pensja jest oczywiście niewielka, ale wystarcza na życie. Wynajmuję mieszkanie. Wynajmujesz co? Chester słuchał Petera uważnie, jakby był przesłuchiwany. Gdzie? Jeśli to nie tajemnica. Jakie mogą być tajemnice? Chłopak wzruszył ramionami. Dzielnica w mieście. Tak, rzeczywiście. Okolica nie należy do najbardziej prestiżowych. Ale dowiedziałem się o twoich planach. A co z twoimi rodzicami? Kim oni są? Peter poczuł się nie na miejscu. Walentina siedziała cicho, przytakując na pytania męża. Oboje patrzyli na niego uważnie, jakby był przesłuchiwany na stanowisko w administracji prezydenckiej. Moi rodzice? Peter odpowiedział. Prości ludzie. Ojciec jest szoferem, matka pracuje jako sprzedawca, mieszkają na wsi, zajmują się ogrodem, drobiem, kierowca i sprzedawca. Chester powtórzył powoli. Peter potrząsnął głową i zmrużył lekko oczy. Dlaczego? Czy jest w tym coś złego? Ja też mam młodszego brata, który dorasta. Jest w piątej klasie, uczeń z wyróżnieniem, doskonały w wiejskiej szkole. To godne pochwały. Ojciec Samanty powiedział chłopcu: Ja też swego czasu skończyłem szkołę i dostałem się do budżetówki, a on będzie studiował. Peter nie chciał niczego udowadniać tym ludziom. Widział, jak patrzą na niego oceniającym wzrokiem, jak wyłapują i delektują się każdym jego słowem. Tylko Samanta siedziała nieco dalej, z głową wtuloną w jego ramiona. Miała wypisane na twarzy, że to była porażka. Nie odważyła się nawet odezwać podczas tego przesłuchania. Co ty, Peter, możesz zaoferować naszej córce? Walentina włączyła się do dialogu. Samanta i ja kochamy się. Mówiłem ci już, że pracuję, wynajmuję mieszkanie. I mam nadzieję, że zbudujemy sobie życie. Trochę. Oczywiście. Wiesz, Samantha jest przyzwyczajona do pewnego poziomu. Dobrych zakupów spożywczych, drogich ubrań. A ty ledwo wiążesz koniec z końcem w mieszkaniu na obrzeżach miasta. Chester kontynuował zimnym tonem. Myślę, że tak. Peter odpowiedział ciszej. Że sami potrafimy rozwiązać wszystkie swoje problemy. Ach, ten twój maksymalizm. Peter, lepiej od razu to zakończyć. Nasz związek? Peter wyjaśnił. Dokładnie. I lepiej zakończyć to teraz, żeby później tak bardzo nie bolało. Nie jesteś odpowiedni dla Samanty. Valentina śpiewała dalej. Mamo, Samanta nie mogła już tego znieść. Nie wtrącaj się. Matka rozkazała córce wściekłym głosem. Co ty zrobiłaś? Już we łzach powiedziała dziewczyna. Kazano ci siedzieć cicho, powtórzył ojciec. Rozumiem cię. Peter odpowiedział chłodno. Wstał z kanapy, wyszedł na korytarz i zaczął się ubierać. Peter, nie, nie idź. Samantha podskoczyła i chciała pobiec za nim, ale jej ojciec natychmiast wstał, podskoczył do córki i lekko popchnął ją z powrotem na krzesło ze słowami: "Kazano ci siedzieć w ciszy i nikt nie wyszedł by odprowadzić gościa." Facet rzucił ostatnie spojrzenie na kuchnię, gdzie na stole stał tort, leżały kwiaty, które nawet nie były włożone do wazonu. Obraził się i wyszedł z tego mieszkania. Z tego domu do swojej sypialni, do wynajmowanego mieszkania. Gdzie go wykopałaś? Jego matka powiedziała Samancie: Wiejski chłopak, wynajęte mieszkanie. O tym marzysz, powtórzył ojciec swojej żonie. Samanta zalała się łzami: Kocham go, dlaczego miałabyś to robić? Kochać go, nie bądź śmieszna. Matka powiedziała: Jeśli raz go pokochałaś, już nigdy go nie pokochasz. Mamo, tato, dlaczego jesteście tacy? Dziewczyna nie mogła się uspokoić. Nie daliście mi pozwolenia na zapraszanie koleżanek do szkoły. Nie miałam żadnych przyjaciół w szkole, ale dlaczego teraz? Myślimy o Twojej przyszłości. Twoim zadaniem jest teraz zdobycie dyplomu z wyróżnieniem. Pan Wiktor jest gotów Cię zatrudnić. O miłości pomyślisz później, ale nie z Peterem. A od teraz jesteś pod ścisłym nadzorem. Najwyraźniej zwolniliśmy Cię, bo zaczęłaś wychodzić. Chcę harmonogramu doradztwa. Pisz do mnie teraz i odzwaniaj na każdym kroku, i żadnych więcej randek, zakończył ojciec. Następnie nabił fajkę i wyszedł na balkon. Matka nie wyraziła córce ani krzty współczucia. Samanta w milczeniu opuściła głowę, weszła do łazienki i stała tam pod gorącą wodą przez długi, długi czas. Tego samego wieczoru ojciec po raz kolejny przypomniał jej o całkowitej kontroli. Samanta dała ojcu harmonogram, choć wcześniej trochę go zmodyfikowała. Samanta była w stanie zasnąć bardzo późno tej nocy. Myślała i myślała, ale nie mogła zdecydować, co zrobić. Następnego ranka Samanta obudziła się w kiepskim nastroju. Dziewczyna była umówiona na popołudniową konsultację, więc nadal była w domu. Jej ojciec, zgodnie z obietnicą, dzwonił prawie co godzinę, sprawdzając, co u córki. W odpowiednim momencie dziewczyna zadzwoniła do ojca, że wyszła z domu i jest w drodze do instytutu. Ojciec zacisnął zęby. Kiedy skończysz, zadzwoń do mnie. Może sam przyjadę po ciebie samochodem. Nie waż się kłócić. Samanta odpowiedziała. Dobrze, tato. W holu Instytutu Samanta szybko spojrzała na harmonogram konsultacji projektu Wydziału Technicznego. Przejechała palcem po siatce grup i sal lekcyjnych i znalazła właściwą. Samanta nie miała tego dnia sesji doradczej, więc pobiegła na trzecie piętro, aby spotkać się z Piterem. Młody mężczyzna był już w klasie. Otrzymał notatki i był gotowy, aby wszystko naprawić, ale nie wiedząc dlaczego, wciąż tam był. Nagle zobaczył w drzwiach przelotne spojrzenie Samanty. W sekundę pozbierał się i wybiegł na korytarz. Samanta miała łzy w oczach. Ale nie płacz, to nie twoja wina, pocieszał dziewczynę chłopak. Peter, przepraszam, gdybym tylko wiedziała. Dziewczyna nie mogła się uspokoić i tak nie byłbyś w stanie nic zmienić. Co mamy zrobić? Samanta spojrzała mu w oczy. Najważniejsza jest teraz obrona dyplomu. Wtedy będziesz mógł się do mnie wprowadzić. Tata kontroluje teraz każdy ruch. Dziewczyna powiedziała mu: „Jeśli jesteś gotowy, to po obronie opuść rodziców i zamieszkaj ze mną. Jestem pewna, że nam się uda. Ja pracuję i ty też dostaniesz pracę.” Samantha wtuliła się w kochanka i nie mogła przestać płakać. Podobał jej się plan Petera, ponieważ po ukończeniu studiów byłaby niezależna od rodziców. Nie potrzebowałaby prestiżowej posady u przyjaciela ojca Wiktora. Byłaby w stanie zrobić wszystko sama. W końcu najważniejsze jest to, że będą razem. Młodzi ludzie spędzili razem około dwóch godzin. Po czym Samanta otrzymała telefon od ojca z pytaniem, czy wraca do domu. Tak, tato, za 10 minut kończę i wychodzę. Dziewczyna odpowiedziała: Poczekaj na mnie na ganku. Będę w drodze za jakieś 20 minut. Chester rozkazał jej. Samantha posłusznie robiła wszystko, co kazali jej rodzice. Obrona dyplomu była tylko kwestią czasu. Wystarczyło być cierpliwym. A potem. Wtedy ucieknie i wreszcie będzie mogła żyć swobodnie z tym co, tym kogo kocha. Tak minął kolejny tydzień, a do obrony dyplomu pozostały już tylko dwa tygodnie. W tym czasie ojciec nadal mocno ją trzymał, a Samantha rzadziej widywała swojego kochanka. Ale to jej matka zauważyła, że coś jest nie tak. Rano Valentina zauważyła, że jej córka była blada i miała zawroty głowy trzy razy w ciągu tygodnia, dwa razy wymiotowała. Valentina nie powiedziała o tym mężowi, ale była wściekła. Innego ranka jej matka czekała w domu, gdy córka się obudziła i, siedząc przy porannej herbacie, powiedziała jej: Dokończ śniadanie i chodź ze mną do lekarza. Samantha zakrztusiła się herbatą. Dlaczego, mamo? Nie rób ze mnie idiotki! Myślisz, że nie widzę, co zrobiłaś? Samantha wpatrywała się uważnie w matkę, gdy uderzył ją kolejny atak mdłości. Zakrywając usta dłońmi, Samantha pobiegła do łazienki. Przemywając twarz zimną wodą i patrząc na swoje odbicie w lustrze, Samantha uświadomiła sobie wszystko. Nie od razu zdała sobie sprawę, ale jej matka jest dojrzałą kobietą i lekarzem. Myśli następowały po sobie. Co powie Peter? Czy możemy teraz zabrać dziecko? Jestem pewna, że jego rodzice go teraz nie przyjmą, ale ja nie będę mogła pracować. Samantha została odciągnięta od swoich myśli przez matkę pukającą do drzwi. Dlaczego tam utknęłaś? Ubieraj się, wychodzimy. Samantha nie mogła nawet odezwać się do matki, tylko szła cicho u jej boku. Walentina wcześniej umówiła się z lekarzem na wizytę i badanie USG. Oczywiście wszystko odbyło się po cichu, bez rozgłosu. Po badaniu Samantha wytarła brzuch, a lekarz powiedział ciąża 5 do 6 tygodni. Jest za wcześnie, aby to stwierdzić, ale jest dobrze w tym terminie. Samantha była całkowicie przerażona, nie spodziewała się tego, ale teraz miała nadzieję, że rodzice nie będą ingerować w jej związek z Peterem. Mogliby go nie zaakceptować. Ale nie zabroniliby im się widywać, a nawet mieszkać razem. Walentina poprosiła Samantę, aby wyszła, podczas gdy ona omówi coś jeszcze z lekarzem. Szły do domu w milczeniu. Wieczorem, kiedy jej ojciec wrócił, Samanta została wysłana do swojego pokoju i długo o czymś dyskutowali. Rozmawiali cicho, ale bardzo ostro. Bez względu na to, jak bardzo się starała, Samanta nie mogła usłyszeć żadnego dźwięku. Później dziewczyna została wezwana do kuchni. Samanta wyszła i patrząc na rodziców, powiedziała: Czy pozwolicie mi teraz mieszkać z Peterem? Będziemy mieli dziecko, prawda? Samanta wyraźnie widziała, jak mocno jej matka zacisnęła usta tak, że. zrobiły się białe. Czy ty postradałaś zmysły? Ojciec zaczął strofować córkę. Umowa jest taka: za tydzień masz obronę, a następnego dnia idziemy do szpitala. Wszystko załatwię. Wszystko będzie dobrze. Valentina powiedziała: Zrobić co? Samanta zapytała cicho, patrząc na przemian na matkę i ojca. Naprawdę myślisz, że pozwolimy ci urodzić pierwszemu napotkanemu mężczyźnie i zawiesić twoje życie? Zapytała matka. Ale, mamo nie nie chcę. Czego ty chcesz? Żyć w ubóstwie, rodzić dzieci w ubóstwie. Dlaczego miałabyś tego chcieć? Matka kontynuowała: Mamo, tato jak możecie to robić? Samanta znów nie mogła powstrzymać łez. To morderstwo. Nie możecie tego zrobić. Nie zgadzam się. Tak, możemy. A ty pójdziesz na dno jak słodziak. Ojciec uderzył pięścią w stół. Wolę żyć na ulicy niż przez to przejść krzyknęła Samanta. To twoje prawo. Ale nie będziesz hańbić naszego domu. Samantha w histerii wybiegła z kuchni i z płaczem upadła na łóżko. Tej samej nocy dziewczynka zaczęła krwawić. Jej matka wezwała karetkę i pojechała z Samantą do szpitala. Samanta poroniła. Ale jej mama zrobiła wszystko, co w jej mocy. A na wypisie dziewczynki napisano o zaburzeniach hormonalnych. Przez tydzień przebywała w szpitalu. Nie chciała się z nikim komunikować. Nie chciała żyć. Matka nie prosiła nikogo z personelu, ba jej współczuł. Insident miał zostać po prostu zapomniany. Ojciec załatwił sprawę i obrona Samanty została przełożona na jesień. Zaraz po wypisie cała rodzina pojechała nad morze. Samanta była jak cień. Nie mówiła, prawie nie jadła, na pytania odpowiadała tylko jedną sylabą. Jesienią ukończyła studia z wyróżnieniem. Nadal żyła automatycznie, bez uczuć i emocji. Dopiero po chwili zauważyłam, że Peter całkowicie zniknął. Nigdy nie podszedł do drzwi ich domu. Nigdy nie znalazł sposobu, by się z nią zobaczyć. Nie wiedział nawet, że straciła dziecko. A jeśli ją zdradził? Po prostu nie chciał angażować się w te problemy. W tych myślach Samantha postanowiła, że już nigdy się nie zakocha. Spojrzała na swoich rodziców. Czy oni się kochali? Wytężyła pamięć i nie przypomniała sobie żadnych romantycznych ani nawet ciepłych chwil z ich życia. Po prostu żyli razem, jakby byli kolegami. Dwa razy do roku ojciec dawał matce bukiet kwiatów na urodziny i 8 marca. Dlaczego pobrali się raz? Dlaczego urodzili ją? Pamiętała z dzieciństwa jak matka Kiki, jej szkolna koleżanka, kiedy była w domu między pracą. Zawsze starała się przytulić córkę, powiedzieć jej miłe słowa. I to nie tylko do samej Kiki, ale także do Samanty, kiedy przyjeżdżała w odwiedziny. W końcu Samanta nie mogła nikogo wezwać do swojego domu. Rodzice Julie, jej drugiej przyjaciółki, również byli kochający. Mieszkali w jednopokojowym mieszkaniu, ale bardzo się starali. Ale w tamtym czasie, jako dziecko, Samanta nie mogła tego zrozumieć. Jedynie intuicyjnie wyczuwała różnice w relacjach w rodzinach. Cóż córko, jesteś teraz absolwentką. Czas wziąć się do pracy. Tak jak obiecałem, pan Wiktor zapewni ci dobre stanowisko i mentora, a pracę zaczniesz od jutra. Dobrze tato, dziękuję. Odpowiedziała Samanta. Chester i Valentina postanowili nie wnikać w duszę córki i nie użalać się nad nią niepotrzebnie. Przetrwa tę sytuację i wyciągnie właściwe wnioski. Byli tego pewni. A pewnego dnia zwiąże swoje życie z godnym i równym sobie mężczyzną. Tak rozpoczęła się aktywność zawodowa Samanty. Dziewczyna sumiennie wykonywała swoją pracę, szybko się wszystkiego nauczyła, i Samanta zdecydowała, że woli iść do pracy, niż dalej zadręczać się tym, co się stało. Peter wciąż się nie pojawiał. Samanta również postanowiła o nim zapomnieć. Minęły cztery lata. Wiktor świętował sukces Samanty i dał jej awans. Ojciec Samanty nie miał tu żadnej władzy. Młoda kobieta osiągnęła to sama, a jej rodzice byli z niej dumni, ale stosunki w rodzinie pozostały takie same, zimne, biznesowe. W dniu 27. urodzin Samanty rodzice postanowili dać jej oddzielne mieszkanie. Wykształcona, dobrze wychowana, z powodzeniem robiąca karierę, może już wyruszyć w samodzielną podróż. Zdecydowali Valentina i Chester. Samantha była szczerze zadowolona z prezentu. Choć rodzice nie kontrolowali jej już tak jak kiedyś, nie mogła im tego wybaczyć. Nie chciała mieć rodziny ani dzieci. Była tak nieszczęśliwa, że myślała iż podobnymi krokami unieszczęśliwi wielu innych ludzi. Żyć jak jej rodzice, jak niektórzy koledzy, Samantha też nie chciała. Tak więc dziękując rodzicom za ich hojny prezent, kobieta wprowadziła się do swojego mieszkania już następnego dnia. Czas mijał a teraz Chester i Walentina sami martwili się, że ich córka nigdy nie wyszła za mąż. W tym czasie Walentina odeszła już ze szpitala miejskiego do prywatnego, gdzie objęła również stanowisko kierownicze. Chester przeszedł już na emeryturę i założył własną firmę, ale Samanta wciąż była odludkiem. Kiedyś jej rodzice rozmawiali o tym, ale Samanta zakończyła to stanowczo i nikt nigdy do tego nie wracał. Samanta miała teraz 35 lat, już. Dawno opuściła biuro, w którym umieścił ją ojciec i gdzie stawiała pierwsze kroki w swojej karierze. Samanta była teraz szefową działu planowania w dużej spółce holdingowej. Lubiła swoją pracę, ale pochłaniała ona dużo jej czasu i energii. Nie miała czasu użalać się nad sobą ani o niczym marzyć. Pewnego dnia młody chłopak przyszedł do Samanty na rozmowę kwalifikacyjną właśnie ukończył instytut. Był wakat w dziale Samanty. Trochę zawstydzony. Chłopak usiadł naprzeciwko Samanty i wręczył jej swoje CV. No, no, no. Urodzony, wykształcony na pół etatu. Samanta studiowała CV podczas gdy sam Jack przyglądał się Samancie. Jeśli masz jakieś pytania? Pytaj, jestem gotów odpowiedzieć, powiedział młody mężczyzna. Rozumiem. Cóż, pomimo młodego wieku, masz doskonałe CV. Jest pan na okresie próbnym. Proszę przyjść do działu kadr ze swoim CV. Zaznaczyłem to. Dadzą ci listę dokumentów potrzebnych do zatrudnienia. Dziękuję. Jack odpowiedział nie spuszczając wzroku z Samanty. Samanta zauważyła to spojrzenie, ale nie zwróciła na nie uwagi. Pochowała swoje życie osobiste dawno temu, mimo że była jeszcze młoda. Ale 22-latka traktować poważnie. Nie, nie. Już tydzień później, Jack, po zebraniu wszystkich niezbędnych dokumentów, rozpoczął pracę w dziale pod nadzorem Samanty. Drugiego dnia po zwolnieniu młodego mężczyzny, Samantha niespodziewanie nie znalazła kwiaty w swoim biurze rano po spotkaniu prezesa. W środku znajdowała się mała karteczka informująca o darczyńcy. Dla najpiękniejszej kobiety w tym holdingu od nowego pracownika. Samantha uśmiechnęła się smutno, ale ostrożnie umieściła kwiaty w wazonie. Po lunchu Samantha wezwała Jacka do swojego biura. Panno Samanto, dzwoniła pani? Jack najpierw zapukał, a potem zajrzał do biura. Tak, Jack, wejdź. Młody mężczyzna wszedł do biura i usiadł naprzeciwko niej. Jack, chcę cię od razu ostrzec. Nie pochwalam biurowych romansów. To jest miejsce pracy. Sprawy osobiste załatwia się poza biurem. Dziękuję za piękny bukiet, ale nalegam, żeby to był pierwszy i ostatni raz. Przepraszam, chciałem tylko wyświadczyć Ci przysługę. Po prostu Twoje oczy są takie piękne, ale takie smutne. Samantha przez chwilę była zakłopotana, ale potem wzięła się w garść. Naprawdę mam nadzieję, że rozumiesz. Jack, możesz już iść. Kobieta odpowiedziała surowo, ale zauważył, że spodobał jej się komplement. Jack wykonywał świetną robotę. Jego mentor zwrócił uwagę na jego przenikliwość biznesową i umiejętności aplikacyjne, o czym poinformował Samantę. Dwa miesiące później, gdy okres próbny Jacka dobiegał końca, Samantha złożyła dokumenty w dziale kadr, aby zakończyć okres próbny Jacka i przyznać nowemu pracownikowi premię za doskonałe wyniki w okresie próbnym. Minęły dwa tygodnie. Jack zrozumiał instrukcję szefa i nie próbował już zwracać uwagi Samanty w miejscu pracy. Był maj. Piękna, łagodna, ciepła pogoda. Piątek był dniem skróconym. A większość pracowników spieszyła się z biura o czwartej. Tak pięknego wieczoru nie można było tak po prostu zmarnować. Wszyscy spieszyli się do swoich rodzin i krewnych. Tylko Samantha postanowiła zostać w pracy i przejrzeć kilka dokumentów. Jack poczekał, aż wszyscy z działu opuszczą biurowiec, po czym wyszedł na ganek budynku, w którym mieściło się biuro. Do młodego mężczyzny podszedł doręczyciel i wręczył mu kwiaty. Jack spojrzał na zegarek. Dochodziła piąta. Następnie podniósł wzrok na okna biura Samanty. W tym momencie kobieta właśnie zamknęła okno i już opuszczała żaluzję. Jack czekał na werandzie. Dziesięć minut później Samanta wyszła z biura. Jack zawołał do niej: Panno Samanto. Samanta zamarła. Jack stał dziesięć metrów od ganku z bukietem kwiatów. Chciałaś czegoś, Jack? Jack uśmiechnął się i zrobił kilka kroków w jej stronę. Samanta również podeszła do niego i spotkali się w cieniu drzew. Jack wyciągnął bukiet. Myślę, że rozmawialiśmy już o tym wcześniej. Samanta powiedziała surowo. Rozmawialiśmy, ale rozmawialiśmy o pracy. Jest piątek, godzina piąta dwadzieścia. Nie jesteśmy w biurze, i mam pełne prawo dać kwiaty pięknej kobiecie, poza godzinami pracy, prawda? Samanta była zakłopotana. Samantha, naprawdę jesteś bardzo piękną kobietą, ale nadal nie mogę zrozumieć głębokiego smutku, który mieszka w Twoich oczach. I bardzo chcecie zadowolić. A bukiet kwiatów to najmniej co mogę zrobić dla tak pięknej kobiety jak ty. Dziękuję. Samantha przyjęła bukiet i razem z Jackiem przeszli przez plac, rozmawiając na ogólne tematy. Samantha mieszkała niedaleko biura, w którym pracowała, więc chociaż miała własny samochód, chodziła do pracy pieszo. Gdy opuszczali plac, Jack nagle zasugerował: "Może usiądziemy na letnim tarasie w kawiarni? Mówią, że kawa jest tam bardzo dobra." Samanta zawahała się przez chwilę, ale pamiętając, że spędzi kolejny piękny wieczór w towarzystwie serialu, nagle zgodziła się pójść z młodym mężczyzną. Uśmiechnęła się delikatnie i powiedziała: Chodźmy. Siedząc w kawiarni, para. Rozluźniła się i przeszła na ty. W końcu poza murami biura byli tylko mężczyzną i kobietą spędzającymi miło czas w piękny wieczór pod koniec tygodnia pracy. Od tego dnia rozpoczął się związek 36-letniej Samanty. I 23letniego dziadka. Samantha początkowo była zagłębiona różnikowiku, ale w ciu dość młoda kobieta wzięła się w garść, siódła pięć kilogramów i zmieniła swoją garderobę. A co najważniejsze, w końcu poczuła smak życia. Aj było tak, jakby te 13 lat różnicy między nimi nie istniało. Jack zachowywał się jak prawdziwy mężczyzna, a Samantha mu zaufała. Do tego czasu kobieta praktycznie przestała komunikować się z rodzicami. Ograniczało się to do wiadomości tekstowych w Sylwestra i urodziny. Sam Jack pochodził z innego miasta, gdzie młody przedsiębiorcy chłopak nie widział perspektyw na rozwój. Wiek je do dużego miasta, gdzie ciężko studiował. Prakował na pół etatu i w końcu znalazł dobrą pracę. Oczywiście Samantha była ładną kobietą, ale Jack nie mógł się w niej zakochać. Ale inne perspektywy tego związku podobały mu się znacznie bardziej. Poza tym widząc przenikliwość biznesową kobiety, facet zdecydował się iść naprzód, nawet jeśli nie w najbardziej uczciwy sposób. Samantha, która przez wiele lat była odludkiem, naprawdę rozkwitła. Sześć miesięcy później Jack zaoferował Samancie swoją rękę i serce. Na początku wahała się, ale potem zdecydowała, że nadal ma prawo być szczęśliwa. W tym czasie zmieniła już swoje jednopokojowe mieszkanie na duże trzypokojowe i samotne życie, stało się nie do zniesienia. Jack wprowadził się do mieszkania Samanty jako pierwszy. Mieszkali tak przez dwa miesiące, a po kolejnym miesiącu pobrali się. Po cichu, bez gości, bez bankietu. To było tylko dla nich dwojga. Samanta zachowała swoje nazwisko. Po ślubie niemożliwe stało się ukrycie ich związków pracy. Przed ślubem Samantha podpisała zlecenie awansu Jacka, a miesiąc później młoda rodzina otworzyła własną firmę. Samantha od dawna miała taki pomysł, ale brakowało jej zachęty lub impulsu. I tak zainspirował ją związek z Jackiem. Zdecydowali, że podczas gdy Jack zostanie w pracy, zajął już dobrą pozycję, a Samantha włoży całą swoją energię w rozwój biznesu. I tak zaczęło się ich życie małżeńskie. Samantha w końcu poczuła, co to znaczy być szczęśliwą. Firma zaczęła się rozwijać i przynosić pierwsze zyski. Po sześciu miesiącach Jack nadal pracował w firmie i często pomagał Samancie radą. Wkrótce Samanta zaczęła rozmawiać z mężem o dzieciach. Jack, jesteś młodszy ode mnie i muszę cię o to zapytać zaczęła kobieta. Samanto, rozmawialiśmy o tym tyle razy, że wiek to tylko numer w paszporcie. Jesteś łatwy i wygodny ze mną, a ja cię kocham. Ale nadal, Jack, czy chciałbyś mieć dzieci? Tak się złożyło, że para nigdy wcześniej nie rozmawiała na ten temat. I tym razem Jack pomyślał o tym. Nie wiem. To nie znaczy, że o tym nie myślałem. Po prostu miałem kilka myśli. Po prostu. Moja żona przerwała. Nie jestem pewna, czy mogę cię urodzić. Kontynuowała cicho, spuszczając oczy. Jack odetchnął z ulgą. Samanto, wiesz, chyba nie chcę. Dobrze nam razem. Mamy dom, własną firmę, ale nie mamy dzieci. Cóż, Tysiące par tak żyje. Cieszą się życiem. Ale nie sądzę, żeby to było takie ważne. Liczy się tylko to, że ty i ja jesteśmy razem. Samantha przylgnęła do męża. Łza spłynęła jej po policzku, a Jack delikatnie ją objął. Kilka miesięcy później para kupiła drugi samochód. Samantha przekazała kluczyki mężowi. Sama prowadziła samochód i była z niego w pełni zadowolona. Jack cieszył się, że jest właścicielem nowego samochodu. Życie toczyło się jak zwykle. Biznes Samanty rozwijał się i przynosił dobre zyski. Pewnego dnia Samanta i Jack szli przez miasto, gdy nagle ktoś zawołał do kobiety. Samanta zatrzymała się i odwróciła. Nieco za nią szła kobieta, bardzo znajoma kobieta, ale kto to był? Podeszła bliżej. Julie? Samanta nie mogła uwierzyć własnym oczom. Po tylu latach stała przed nią jedna z dwóch przyjaciółek, które miała w całym swoim życiu. Przyjaciółki z liceum. Spotkanie było jak fala zimnej wody na twarzy Samanty. Samanto, tak dobrze cię widzieć, jak się masz, co u ciebie? O mój Boże, nie mogę uwierzyć własnym oczom. Julie, ciebie też miło widzieć. Jack poczuł się trochę zakłopotany i powiedział: Drogie panie, skoro macie takie niespodziewane spotkanie Samanto. Myślę, że pójdę do domu i przejrzę jeszcze kilka dokumentów, o których rozmawialiśmy. A ty? Wygląda na to, że macie wiele do omówienia. Może pójdziecie do kawiarni? To świetny pomysł. Julie wpadła na pomysł Jacka. Samanto, nie pozwolę ci tak po prostu odejść. Dobrze. Samantha zgodziła się. Pożegnała się z Jackiem i razem z Julie udały się do najbliższej kawiarni. Nawet w drodze, same ze sobą. Kobiety nie mogły się sobą nacieszyć. Julie zapytała Samantę: Jak potoczyło się jej życie? Jak skończyła szkołę? Gdzie poszła do szkoły? Pytała o jej rodziców i męża. Samanta zadawała zasadniczo te same pytania i dowiedziała się, że Julie nadal przyjaźni się z Kiki. Nawet jeśli chodziły wtedy do szkoły w różnych miejscach. Sama Julie od dawna jest nauczycielką w gimnazjum, mężatka. Wychowywała z mężem dwóch synów. Rodzice Julii żyli i mieli się dobrze, ale mama Kiki zmarła 3 lata temu. Kiki przeszła przez ten okres życia bardzo boleśnie. Ale był kochający mąż i córka, którzy nie pozwolili kobiecie ostatecznie marnieć. Siedzieli w kawiarni i rozmawiali, rozmawiali, rozmawiali o wszystkich latach i wydarzeniach. Opowiedzieli Julii Samancie o jej pierwszej miłości i o tym dziecku. To było coś, czego Samanta nigdy nikomu nie powiedziała. Po prostu zakopała te wspomnienia. Nawet Jack o tym nie wiedział. Julie naprawdę współczuła przyjaciółce. Ale najważniejsze jest to, że to wszystko jest już za nią. Tak, pamiętam twoich rodziców. Przepraszam, zerwałam z nimi prawie cały kontakt dawno temu. Nie mogę się powstrzymać. Więc dlaczego? moja przyjaciółka odpowiedziała Samancie pewnie słusznie po tym wszystkim. Ale jakiego masz przystojnego męża? Tak, Jack taki jest. Bardzo się kochamy. Samanta zapytała Samantę o Kiki. Okazało się, że Kiki ostatnio była bezrobotna. I wtedy Samanta powiedziała: Kiedyś prowadziłam dział planowania w dużej firmie holdingowej. Tam poznaliśmy się z Jackiem. Podpisałam zlecenie awansu, jaka zanim odeszłam, by pracować jako freelancer. I wiesz, myślę, że możemy pomóc Kiki, bo ona ma wykształcenie techniczne. Myślę, że możemy jej pomóc znaleźć pracę w dziale projektowym. To byłoby naprawdę pomocne. Kiki jest taka sama od czasów liceum. Jest opanowana. To świetnie. Zdecydowanie powinniśmy się spotkać i o tym porozmawiać. Julie, tak dobrze Cię widzieć. Kiki też się ucieszy. Przez cały ten czas dużo o Tobie myśleliśmy. Julie odpowiedziała. W następny weekend cała trójka usiadła w kawiarni. To było bardzo wzruszające spotkanie. Dużo się śmiali i płakali, wspominając wszystko, co im się przydarzyło. Ale teraz po tylu latach Trzy przyjaciółki znów były razem, i nikt nie mógł zakłócić ich przyjaźni. Samantha zapytała Kiki o jej wykształcenie i doświadczenie. Tego samego wieczoru poprosiła Jacka, aby pomógł jej przyjaciółce znaleźć pracę w holdingu w dziale projektowym. Jack zgodził się, mimo że niezbyt mu się to podobało. Samanto, a co jeśli coś pójdzie nie tak? Cóż, sam za nią poręczyłem. Nie jestem już ostatnim człowiekiem w firmie. Jack, Zapewniam cię, że Kiki cię nie zawiedzie. Przekonała męża, i w ciągu tygodnia Kiki spakowała papiery i się urządziła. I nie zawiodła swojej przyjaciółki ani jej męża. Od pierwszego dnia Kiki udowodniła, że ma klasę. Wszyscy uznali jej sukces. Salowa również się nie obraziła. I tak Kiki wypłakała łzy wdzięczności zarówno Samancie, jak i Jackowi. Zasłużyłaś na to, odpowiedziała Samanta. Od tego momentu przyjaciele wznowili swoje relacje i zaczęli częściej się widywać i dzwonić do siebie. Samantha bardzo lubiła dzieci Julie i Kiki i za każdym razem chciała mieć więcej własnych. Przeszła nawet badania kontrolne i lekarze wydali werdykt w sprawie kobiety. Samantha była całkowicie zdrowa i mogłaby urodzić, gdyby chciała. Samantha ponownie rozmawiała z Jackiem, ale on odpowiedział, że nie jest jeszcze gotowy, że nie chce. Że ich biznes, którym Samanta była w rzeczywistości jedyną osobą odpowiedzialną, wkrótce osiągnie nowy etap, a wtedy będzie mógł odejść z pracy w holdingu i przejąć rodzinny biznes. A potem może będą mieli parę dzieci. Ale Samantha była smutna, słysząc to rozumowanie. Zdawała sobie sprawę, że teraz po trzydziestce piątce czas działał na jej niekorzyść, a każdy rok opóźnienia tylko zwiększał ryzyko posiadania zdrowego dziecka. Samantha nie chciała jednak kłócić się z mężem. Pewnego dnia Samanta otrzymała telefon od swojej matki. Walentina poprosiła córkę o spotkanie. Samantha nie spotkała swoich rodziców od około dwóch lat. Kobieta tak naprawdę nie chciała się spotykać, ponieważ to spotkanie mogło wywołać stare wspomnienia. Walentina była jednak wytrwała, i Samanta w końcu zgodziła się na spotkanie. Umówiły się na spotkanie w kawiarni. Kiedy Samanta weszła do sali, Valentina i Chester już na nią czekali. Kobieta nie mogła nie rozpoznać swoich rodziców, ale byli mile zaskoczeni przemianą, jaka zaszła w ich córce. Samanto, pięknie wyglądasz. Ojciec Chester przywitał się z córką. Zamierzasz coś zamówić? zapytała matka. Myślę, że kawę i Cezara z krewetkami, odpowiedziała Samanta. Valentina i Chester nie zamówili niczego, dopóki nie przyszła ich córka, więc wszystkie dania zostały przyniesione rodzinie w tym samym czasie. Na początku rodzice zadawali ogólne pytania. Samanta odpowiedziała, z grzeczności pytając rodziców o ich interesy. W końcu Valentina rozpoczęła rozmowę, na którą zaprosiła córkę. Samanto, posłuchaj i zrozum nas dobrze. Twój ojciec i ja nie jesteśmy młodymi ludźmi, a ty nie masz już 30 lat. I jak zdajesz sobie sprawę, spodziewamy się dziedzica. Jesteś naszą jedyną córką. Kogo się spodziewacie? Samantha zapytała ojca. Dziedzica. Czy to nie jest dla. ciebie zabawne? Zabiłeś swojego dziedzica, kiedy miałam 22 lata. Kobieta odezwała się z goryczą. Samanto, nie przesadzaj. Chester kontynuował surowo. Córko, Valentina dołączyła do ojca. Wiemy, że jesteś mężatką. Pytaliśmy nawet o twojego męża. Jest delikatnie mówiąc małomówny. Co, mamo? On też nie jest dla mnie odpowiedni? Dlaczego nie możecie zostawić mnie w spokoju? Dlaczego zgodziłam się na to spotkanie? Córka. Posłuchaj do końca. Samanta została przerwana przez matkę. Ojciec kontynuował. Tak. Wiesz, Samanto, nawet w Twoim wieku nadal nie nauczyłaś się, jak być dobrym sędzią charakteru. Ten Twój Jack ma co najmniej złą reputację. Mamy więc dla Ciebie propozycję. Teraz słuchaj i myśl. Z czasem dasz nam swoją odpowiedź. Twój obecny mąż zdecydowanie nie jest dla ciebie odpowiednim mężczyzną. Myślę, że z czasem zdasz sobie z tego sprawę. W mojej starej pracy miałem młodego kolegę, trochę starszego od ciebie. Obecnie jest po rozwodzie i myślę, że nie zrezygnuje z takiego związku. Ma wspaniałego, zdrowego syna z pierwszego małżeństwa. Samanto, taki mężczyzna nie nadaje się do prokreacji i powinnaś zdać sobie z tego sprawę. Córka. Samanta cały czas wpatrywała się w ojca i nie mogła uwierzyć własnym uszom. Nie, to nie może być prawda. To mi się śni. To jakiś absurd. Samantha odpowiedziała patrząc na przemian na ojca i matkę. To po prostu niemożliwe. Wiesz, nie powinnaś była mieć dziecka. Powinnaś mieć rodowodowego szczeniaka. Tak to prawda. Zabierać go na wystawy, zdobywać medale i upewnić się, że przytrafi się to tylko nielicznym, aby uzyskać dobre potomstwo. Przy ostatnim zdaniu Samanta wyciągnęła torebkę, rzuciła na stół karteczkę. Nie chcę cię więcej znać. Rzuciła ją niedbale i szybko wyszła z restauracji. Kiedy Samanta wyszła na zewnątrz, Valentina i Chester spojrzeli na siebie. Ale nie spodziewałem się innej reakcji, powiedział Chester. Walentina skinęła głową do małżonka. Zastanawia się nad tym, ale i tak zrozumie. Powiedziała. Samanta wsiadła do samochodu zapłakana. Spodziewała się wielu rzeczy. Ale nie tego. Po raz trzeci włożyła kluczyk do stacyjki i pojechała do domu. Pozbierała się, otarła łzy papierową chusteczką i wróciła do domu. Jack czekał na żonę w domu i nie spodziewał się, że Samantha wróci w takim stanie. Otworzyła drzwi własnym kluczem, weszła do mieszkania i opadła na pufę w przedpokoju. W tym momencie nic już nie powstrzymywało kobiety i dała upust swoim emocjom. Na histerię żony Jack wybiegł na korytarz. Nic. Nie rozumiejąc. Samantha, co się stało? Co się stało? Kto cię skrzywdził? Jack był zdezorientowany i nie wiedział nawet jak się zachować. Pierwszy raz widział swoją żonę w takim stanie. Podszedł do niej, pomógł jej się rozebrać, a następnie pomógł jej wstać i zaprowadził ją do salonu, posadził na kanapie, poszedł do kuchni i przyniósł jej szklankę wody. Po uspokojeniu się trochę, Samantha zdezorientowana opowiedziała o spotkaniu z rodzicami. Samanta przypomniała sobie wszystkie swoje wykroczenia z dzieciństwa i mówiła, mówiła i mówiła. Jack słuchał, pocieszając ją. Kiedy Samanta trochę się uspokoiła, położyła głowę na ramieniu męża. Tak się cieszę, że Cię mam, kocham Cię, powiedziała cicho. Jack pogłaskał dłoń Samanty i milczał. Od tego dnia Samanta postanowiła ostatecznie zerwać wszelkie więzi z rodzicami. Jack z jednej strony wspierał swoją żonę, ale czasami mówił, że może powinna po prostu odpuścić i trzymać ich na dystans. Ale Samantha była nieugięta. Po raz kolejny aby odwrócić swoją uwagę i zapomnieć o wszystkich kłopotach, Samantha zanurzyła się w pracy. Zaczęła zostawać w pracy do późna i nie od razu zauważyła, że Jack również zaczął spędzać wieczory poza domem. Na pytania Samanty odpowiadał, że pracuje nad nowym projektem i ma dużo pracy. Samantha ufała mu, bo nie dawał powodów, by w cokolwiek wątpić. Nie zadawała zbyt wielu pytań Minęło kilka miesięcy Tego dnia dwie kobiety siedziały w kawiarni i żywo o czymś dyskutowały Były to Julie i Kiki Jesteś pewna? Jesteś pewna, że to nie przewidzenia? Julie zapytała po raz Julie W szkole to ty zawsze miałaś wyobraźnię i pisałaś najlepsze wypracowania Dlatego zostałaś nauczycielką Ja taka nie jestem Nie, nie możesz się mylić Kiki odpowiedziała przyjaciółce co powinnyśmy teraz zrobić? Zastanawiała się Julie Nie wiem Julie, całe biuro wie Ma już zaokrąglony brzuszek Ty jeszcze tego nie widzisz, ale wiesz, że ciężarna kobieta na porodówce to zobaczy Powinniśmy powiedzieć Samancie Julia powiedziała Zgadzam się z tobą Ale jak? Ona go tak bardzo kocha Ufa mu Nie chcę być oprawcą, nie chcę być oprawcą Kiki rozumowała Ale wiedzieć i nie powiedzieć to też oszustwo Julie powiedziała swojej przyjaciółce. Właśnie o tym mówię. Kobiety siedziały przez około pół godziny, a następnie opuściły kawiarnię i poszły do domu. W tym czasie Jack rozpoczął rozmowę ze swoją żoną. Samantha. Słuchaj, właśnie wpadłam na pewien pomysł. A gdybyśmy... Kupili inne mieszkanie? Myślę, że teraz nas na to stać. Oczywiście, że nas stać, ale po co? W tym mamy wystarczająco dużo miejsca. Ale pomyślałem, pamiętasz jak rozmawialiśmy o dzieciach? Mówiłem, że to nie jest odpowiedni czas i tak dalej. Cóż, myślę, że teraz jest odpowiedni moment. Co ty na to kochanie? Mężczyzna odezwał się ochrypłym głosem. Dzieci? Samanta nie spodziewała się tego. Cóż, Jack, sama nie wiem. Naprawdę chciałabym mieć dzieci, wiesz, ale co jeśli nie będę mogła? Jestem starsza od ciebie. Samantha też miała wątpliwości. Uda nam się. Nawet się nie martw. Medycyna jest teraz dobra. Stać nas na dobre kliniki. Nawet nie musimy się martwić, kochanie. Jack uspokoił żonę. Wiadomość przyprawiła Samantę o zawrót głowy. Cóż, spróbujmy. Do tej pory Jack i Samantha stosowali konsensualną antykoncepcję. Teraz Samanta postanowiła ponownie udać się do lekarza i poważnie zaplanować długo oczekiwane dziecko. Ale Jack wciąż był niezdecydowany. Przyrałem się nawet obcią. Proszę, Spoyer. Jack włączył tablet i zaczął przeglądać z DSIA mieszkanie. To piękne mieszkanie, kuchnia, salon, dwie sypialnie. A to, powiedzmy, bardzo fajne opcje. Samantha, pogrążona w myślach o dziecku, chciała porozmawiać o tym z mężem, ale nie o mieszkaniu. Jack, po co nam drugie tak duże mieszkanie? Nie rozumiem. W naszym mamy drugą sypialnię, która później stanie się pokojem dziecięcym. Nie sądzę, żebyśmy potrzebowali drugiego mieszkania. Ale Samantha zrozum, mężczyzna nalegał. Kiedy urodzi się dziecko, ja zajmę się biznesem, a ty będziesz w domu. A ceny nieruchomości pójdą w górę. A kiedy dziecko dorośnie, będzie już miało mieszkanie. Samantha tu wygrana, wygrana. Choose, może masz rację. Ale nie ma sposobu, aby teraz wyprowadzić takie pieniądze. To, co mi pokazałeś, to bardzo drogie opcje. Samantha wyjaśniła swojemu mężowi. Nadal poszłabym i zobaczyła to osobiście, ale skoro ty nie chcesz. Jack westchnął smutno i ze smutną, spuszczoną twarzą wyłączył tablet, po czym poszedł do salonu i włączył telewizor. Samantha siedziała w sypialni i rozmyślała: Może miał rację. Ceny mieszkań zawsze rosną, a my i tak nie będziemy w gorszej sytuacji. Ale wybieranie teraz drogiej opcji to nie jest dobry moment, pomyślała kobieta. Dziesięć minut później weszła do salonu i usiadła przy mężu. Ten siedział z obojętną miną, wpatrując się w telewizor, na którym leciał jakiś bezsensowny program. Jack, nie obrażaj się na mnie powiedziała kobieta. Nie obrażam się odpowiedział obojętnie ale słuchaj naprawdę nie stać nas jeszcze na tak drogie mieszkanie. Możemy poszukać taniego jednopokojowego mieszkania, na przykład, żeby je wynająć ale i tak musielibyśmy wziąć kredyt lub pożyczkę hipoteczną, ponieważ nie mogę zostawić firmy bez pieniędzy. Przykro mi. Rozumiem, mężczyzna powiedział. Ale Jack, ale zdajesz sobie sprawę, że mam rację. Jack wyłączył telewizor, spojrzał na żonę, westchnął zmęczony i odpowiedział. Cóż, zobaczmy pokój z jedną sypialnią. Samantha przylgnęła do niego, a on odwzajemnił jej uścisk. W następnym tygodniu Samantha odwiedziła swojego lekarza i opracowali plan anulowania kontroli urodzeń. Lekarz wyjaśnił wszystko szczegółowo. Samanta opuściła klinikę podekscytowana. Poszła do apteki i kupiła najlepsze witaminy, które zalecił jej lekarz. Dwa dni później Samanta otrzymała telefon od Juli. Samanta, cześć, jak się masz? Julia, cześć, kochanie. U mnie wszystko w porządku, a u ciebie? Julia krótko opowiedziała Samancie o swoim biznesie i zasugerowała, aby nasza trójka spotkała się innego dnia. Samantha z radością się zgodziła. Spotkanie zostało zaplanowane w jej ulubionej kawiarni. Kiedy Samantha weszła do kawiarni, Julia i Kiki już siedziały przy stoliku i o czymś dyskutowały. Obie wyglądały na trochę zaniepokojone. Samantha z drugiej strony była optymistyczna i lekka. Dziewczyny, już jesteście? Cześć. Samantha podeszła do stolika i usiadła. Kobiety przywitały się, zamówiły coś z menu. Wymieniły się wiadomościami z dnia. Nie mogły nie zauważyć nastroju Samanty. Samanto, wyglądasz na szczęśliwszą niż kiedykolwiek. Czy coś się stało? Kiki zapytała ostrożnie. Och, powiem wam, dziewczyny. Jack i ja w końcu zdecydowaliśmy się zaplanować dziecko. Byłam u lekarza, kupiłam już najlepsze witaminy. Odkładaliśmy to na później. A teraz Jack w to wszedł i my też. Samanta mówiła i mówiła. Kiki robiła się coraz ciemniejsza. Dopiero Julia nogą wepchnęła koleżankę pod stół i wyrwała ją z ponurego transu. Kobiety zadały jeszcze kilka pytań, podczas gdy kelner przyniósł zamówienie i postawił talerze na stole. Nastąpiła krótka przerwa i Samanta zauważyła nastrój Kiki. Kiki, jesteś pewna, że wszystko w porządku? Zapytała Samanta. Nie wydajesz się być sobą. Julia westchnęła ciężko. Kiki spojrzała na nią i ledwo skinęła głową w odpowiedzi. Samanta, zaczęła Kiki. Nie bez powodu cię tu wezwaliśmy. Po prostu zrób to dobrze. Julia poparła przyjaciółkę. Co się do cholery stało? Samanta była wyraźnie spięta. Samanto, cóż, twój Jack. On cię zdradza. Samanta spojrzała na przyjaciółkę, osłupiała i otworzyła usta ze zdziwienia. Co? Wyszeptała. I nie mogę tego przed tobą ukryć, bo widzę to codziennie. Wszyscy w biurze wiedzą, nawet szeptem, a ci ludzie nawet nie ukrywają swojego związku. Kim ona jest? Samanta zapytała cicho. Walentina z działu planowania twojego byłego wydziału, starzystka. Przyszła w tym samym czasie co Jack i była w zasadzie moją koleżanką. Tak, Samanta szepnęła cicho i potępiająco. To nie wszystko. Samanta, powiedziała Julia. Co jeszcze? Jest w ciąży, powiedziała Kiki. Termin jest już za pięć lub sześć miesięcy. Samanta uśmiechnęła się smutno. Więc po to było to mieszkanie. Julia i Kiki spojrzały na siebie. Od jakiegoś czasu naciskał na kupno kolejnego mieszkania. Dziewczyny, dziękuję. Muszę to przemyśleć, powiedziała Samanta. Może pójdę z tobą, Samanto, zasugerowała Julie. Nie, Julie, nie. W porządku. Samantha uśmiechnęła się bardzo smutno na pożegnanie i wyszła. Kobieta szła do domu i rozmyślała. Kolejna zdrada. Jej rodzice mieli rację. Czy była tak bezwartościowa, że nie mogła być kochana? I czy mogła wyjść za mąż tylko dzięki przychylności ojca? Dlaczego życie było dla niej tak niesprawiedliwe? Dlaczego ją zdradził? Przecież dała mu wszystko. Samantha weszła do mieszkania. Jack był w domu, rozmawiał z kimś przez telefon. Weszła Cicio, prawie niezaładzialnie. A telewizor w pokoju robił dużo hałasu. Samanta ukradkiem weszła do pokoju, gdy Jack stanął przed oknem i rozmawiał z kimś emocjonalnie. Cóż, kochanie, będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. Tak, weźmiemy rozwód, oczywiście. Wyłudzę od tej staruszki mieszkanie, a ty i ja zostaniemy w czekoladzie. Na te słowa Samantha zaszlochała głośno z pretensją. Jack odwrócił się z przerażeniem i znalazł się twarzą w twarz ze swoją żoną. Natychmiast, bez pożegnania. Wyłączył telefon i przez chwilę zastanawiał się nad swoim dalszym postępowaniem. Jak długo tu była? Co usłyszała? Czy zdawała sobie sprawę? W takim razie stara kobieta. Samanta powiedziała cicho. Zdał sobie sprawę, że jego żona usłyszała wystarczająco dużo. Jego spojrzenie natychmiast się zmieniło. Stało się wyniosłe, kpiące. Myślałaś, że jestem z tobą z wielkiej miłości? Spójrz na siebie. Nawet drogie ciuchy i szpilki nie sprawią, że znów będziesz młoda. Jesteś prawdziwą, starą kobietą, starą wiedźmą. Nie mogłaś nawet kupić mi mieszkania. Mam cię dość. Nie zniosę tego dłużej, odchodzę. Samantha słuchała w milczeniu, chociaż każde słowo sprawiało jej ból. Wyn, wynoś się powiedziała cicho przez zęby. Z przyjemnością. Jack odpowiedział i chwycił kluczyki do samochodu i już miał opuścić mieszkanie. Samanta wyrwała mu kluczyki z rąk. Pamiętasz, kupiłam samochód. Jesteś idiotą. Ten samochód jest współwłasnością, więc droga staruszko, wszystko jest wspólne. Samantha roześmiała się. Było coś szalonego w tym śmiechu. Jack stał, wpatrując się w nią, a jego oczy rzucały się w oczy. Jeśli nie spieszy ci się na spotkanie z ukochaną, usiądź przy stole. Jack podszedł, usiadł i spojrzał na Samantę niezrozumiale. Nie sądziłem, że jesteś taka głupia. Cały nasz, jak ty to mówisz, wspólnie nabyty majątek włożyłem do spółki, a ty go po prostu wykorzystałaś za moją zgodą, kochanie. Nie, nie, nie. Założyłeś firmę, kiedy byłeś żonaty. O mój Boże, jesteś taki głupi. Miałam firmę na długo przed ślubem. Po prostu nie zmieniłam nazwiska, a ty nigdy się nie zorientowałeś. Wszystko, co robiłam, gdy byłam z Tobą żoną, to rozwijanie jej. Wszystkie moje interesy są moje. A Ty jesteś nikim, i Twoje nazwisko jest niczym. I zostawisz mnie dokładnie z tym, z czym przyszedłeś. Przyszedłeś z wypłatą, i tyle. Samanta natychmiast zablokowała dodatkowe karty Jacka powiązane z jej kątem, zabrała mu klucze do mieszkania i dokumenty samochodu. Zatrzymaj prawo jazdy. Kiedyś będziesz miał własny samochód, odparła Samanta, rzucając dokumentem w męża. Jutro składam pozew o rozwód. Jack był wściekły, zarumienił się. Wydawało się, że jeszcze sekunda, a z jego nozdrz i trysni ogień. Jesteś prawdziwą wączarowniku, Wyszeptał gniwni. A teraz wynosi Akt rozwodu może się odebrać po niej. Jack ubrał się i wybiegł. Samanta siedziała sama w kuchni. Nie miała nawet siły płakać ani użalać się nad sobą. Po prostu siedziała w milczeniu. Minęło około pół godziny. Samanta wzięła głęboki oddech i poszła pod prysznic. Stała pod gorącą wodą przez długi czas, chcąc zmyć z siebie urazę i złość na świat. Jack pojawił się w domu Walentiny. Mieszkała w wynajętym mieszkaniu, za które płacił Jack. Kochanka spojrzała na niego niezrozumiale. Dlaczego tu teraz jesteś? Co się stało? Już po wszystkim. Odpowiedział krótko. Rozwodzisz się? Nie mogła uwierzyć własnym uszom. Tak, Valentino, kochasz mnie? Zapytał nagle Jack. Co to w ogóle za pytanie? Teraz wreszcie będziemy razem. Kiedy będzie twój rozwód? Swoją drogą, ile planujesz od niej wziąć? Nie widzę twojego samochodu. Wyjrzała przez okno, które wychodziło na parking. Jack usiadł cicho na kanapie i zakrył twarz dłońmi. Jack, co? Co się z tobą dzieje? Nie jesteś szczęśliwy? Chodzi o mieszkanie? Nie obchodzi mnie to. I tak będziemy na minusie. Potrzebujemy prawnika. Ta wiedźma nie była taka prosta. Mężczyzna powiedział: To znaczy, co się stało? To znaczy, wy dwoje macie cały majątek wspólny. Więc to podział. Valentina nie zrozumiała. Powiedziała, że firma została otwarta przed ślubem, więc biznes jest tylko jej. A co z samochodem, maszynami i całą resztą? Kupiła wszystko i zarejestrowała w firmie. Jack wyjaśnił to Walentinie. To co mówisz? Zaczynała rozumieć wszystko co się wydarzyło. Jesteś idiotą, Jack. Nie wiem, może powinniśmy jeszcze trochę powalczyć, zabrać jej coś. Mężczyzna rozumował. Ale z ciebie dupek. Następnego ranka Samantha wykonała ruch i złożyła pozew o rozwód. Wykonała też kilka osobistych telefonów. Jack, przychodząc tego ranka do pracy, został natychmiast wezwany do gabinetu dyrektora. Zebrano wszystkie błędy, odnotowano spóźnienia i uchybienia pracownika. Jackowi zaproponowano złożenie rezygnacji, albo mógł zostać zwolniony. Był rozdarty i wkurzony. Stracić tak dobre miejsce z tak dobrą pensją bardzo, bardzo nie chciał. Ale fakt pozostawał faktem. Jack nie był złym pracownikiem, ale ostatnio za bardzo wykorzystywał swoją pozycję, czując się bezkarnie. Jego wybryki były tolerowane przez kierownictwo przez długi czas. Ale nowy szef działu czasami dzwonił do Samanty, aby poprosić ją, aby go nie zwalniała. A teraz Samantha była w stanie dać Alfonso na oczkę. Rozwiedli się w mgnieniu oka. Zgodnie z obietnicą Samanty, Jack zostawił już z niksiem. Misjuk po rozwodzie wdrsł jak Samanty, pojawiła się Valentina z dość dużym bruchem. Młoda kobieta spojrzała w oczy Samanty i rozpokiała rozmowę: Samanto, rozumiem, że Jack cię zdradził, ale zrozum, że ty też. poswięcił ci kilka lat swojego życia. Teraz urodzi mu się dziko, a on został bez pieniędzy i samochodu. Ale to ci nie wystarczyło. Odebrałeś mu pracę. Jak mogłaś mieć tyle przyzwoitości, żeby tu przyjść? Samanta przerwała jej. Samanto, nie mogłaś dać mu dziecka, ale ja to zrobię. Pewnie tego nie rozumiesz. Ale wychowanie dziecka jest teraz bardzo kosztowne i muszę prosić cię o pomoc. Walentina nie chciała przestać. Czy wy obie zwariowałyście? Krzyknęła Samanta. Kochanie, nie zrzuciłem cię ze schodów tylko dlatego, że jesteś w ciąży. Ale jeśli jeszcze kiedykolwiek zobaczę ciebie lub twojego kochanka na moim progu, zadzwonię na policję i oskarżę cię o nękanie. Oczy Walentyny rozszerzyły się i pospiesznie odeszła. Samanta postanowiła sprzedać mieszkanie. Zbyt wiele rzeczy przypominało jej o Jacku i życiu z nim. Po sprzedaży eleganckiej dwupokojowej kawalerki, Samanta kupiła mniejsze mieszkanie. Dwupokojowe, dobrze utrzymane i w innej części miasta. Samanta zmieniła również swój numer telefonu. Tylko jej najbliżsi przyjaciele znali nowy numer Samanty. Teraz, nawet jeśli ktoś z jej poprzedniego życia chciałby ją znaleźć, nie byłby w stanie tego zrobić. Nadeszła zima. Samanta nadal mieszkała sama. Wróciła do swojej pracy, która dawała jej satysfakcję. Tuż przed Sylwestrem Samanta spotkała się ze swoimi przyjaciółkami Julią i Kiki. Samanto, mam nadzieję, że nie masz do mnie pretensji zapytała Kiki. Nie, Kiki, wręcz przeciwnie. Otworzyłaś mi oczy. Naprawdę byłam gotowa kupić to mieszkanie. Tak bardzo mu ufałam. Były jednak dzwonki i gwistki. Kobiety rozmawiały o planach na Sylwestra. Każda z nich zaprosiła Samantę, ale ona odmówiła. Jej przyjaciółki miały rodziny i dzieci, a ona byłaby niepotrzebna na rodzinnej imprezie sylwestrowej. Pamiętasz? Powiedziała nagle Julia, zwracając się do Samanty. Kiedyś, gdy twoi rodzice byli w pracy, Przyszliśmy cię odwiedzić i zamiast lekcji oglądaliśmy Beethovena. Jako jedyna w klasie miałaś magnetowit. Tak, pamiętam psa. Kiki to podchwyciła. Samanto, chciałaś wtedy psa, prawda? Zapytała Julia. Tak, chciałam, ale oczywiście nie mogłam go mieć. Wiesz, teraz chciałabym mieć owczarka albo spaniela. Samanta powiedziała marzycielsko. Przyjaciółki spojrzały na siebie. Po ponownym zaproszeniu Samanty na uroczystość sylwestrową i ponownej odmowie, Kobiety wyszły. W całym mieście panowała przedświąteczna krzątanina. Ludzie kupowali prezenty, robili zakupy spożywcze. Tu i ówdzie migały kolorowe paczki, zabawki. W powietrzu unosił się śmiech i radość. Samanta przyglądała się temu ze smutkiem, wiedząc na pewno, że nie byłaby szczęśliwa, gdyby udało jej się stworzyć własną rodzinę. Nie była zazdrosna o innych. To był po prostu los, jej los. I to nie była niczyja wina. Zbliżały się święta. Samantha spędziła noc sama w domu. Nie ugotowała nic specjalnego. W ogóle nie miała ochoty na świętowanie nawet wieczorem. Po prostu poszła spać. Rano zadzwonił dzwonek do drzwi. Samantha już się obudziła, ale nie spodziewała się gości. Niechętnie podeszła do frontowych drzwi i zerknęła przez wizjer. Na progu stali jej dwaj kumple. Samantha z radością otworzyła drzwi i wpuściła przyjaciół do środka. Cóż, kochanie, Skoro nie przyszłaś na naszą imprez, to my przyniosłyśmy imprezę do ciebie. W rękach kobiety trzymały torby, a w tych pojemniki z jedzeniem kilka sałatek, kebab, słodycze. Dziewczyny, ale dlaczego tu jesteście? Bo odpowiedziała Kiki i wyciągnęła butelkę szampana. To jakaś uroczystość. Dziewczyny szybko posprzątały miejsce samanty, a teraz stół był nakryty. Wzniosły toast za kanapki, podgrzały gorące jedzenie, rozłożyły sałatki. Rozmawiając, otworzyły szampana. Nagle znowu zadzwonił dzwonek do drzwi. Samanta spojrzała na przyjaciółki ze zdziwieniem. Wzruszyli ramionami, sąsiedzi. Samanta pomyślała i otworzyła frontowe drzwi. Ale za drzwiami nikogo nie było. Nikogo. Samanta opuściła wzrok i zobaczyła pudełko. Duże z dużymi okrągłymi otworami na obwodzie. Wstrzymując oddech, podniosła pudełko. Było ciężkie i dziwne, jakby w środku był ktoś żywy. Julia i kiki były już na korytarzu za Samantą. Kobieta ostrożnie wzięła pudełko i wniosła je do mieszkania, po czym otworzyła wieko. A tam było szczęśliwego nowego roku. Dziewczyny krzyczały i klaskały. Z pudełka wyjrzała zaciekawiona twarz szczeniaka. To pies, tak jak marzyłam. Szczeniak wyczołgał się z pudełka i badał wszystko wokół siebie. Samanta podniosła go i trzymała w ramionach. Kochanie, jak masz na imię? Ma na imię Richie. Julia odpowiedziała za szczeniaka i położyła papiery na stole. Kiki wyjęła z torby karmę, którą polecił jej hodowca. Ricci to szczeniak rasy Basset Hound. Julia i Kiki w pośpiechu znalazły klub z wyprzedzeniem. Dowiedziały się o dostępności szczeniąt i nie mogły się powstrzymać przed zakupem dla swojej przyjaciółki. Podczas gdy kobiety nakrywały do stołu, mąż Kiki czekał na znak od niej aby podejść i położyć pudełko z Ricciem pod drzwiami Samanty, a następnie zadzwonił dzwonkiem. Niespodzianka się udała. Samanta była szczęśliwa. Wyglądało to tak, jakby odzyskała radość życia i już bawili się i świętowali Sylwestra. Od tego dnia życie Samanty nabrało sensu. Zwolniła w interesach, spiesząc się wieczorami do domu. W końcu Ricci czekał na nią w domu, jej bratnia dusza, za którą była teraz odpowiedzialna. Rano i wiksorem Samantha wyprowadzała swojego pupila na spacer. W weekendy, zwłaszcza gdy robiło sieci play, specali dużo czasu w parku. Rasa była rzadka w mieście i często ludzie podsiącili do niej i prosili o pogłaskanie dziecka. Był maj. Natura hojnie obdarowywała ciepłem. Na drzewach kwitły zielone liście, a na rabatach kwitły pierwsze majowe kwiaty. Samantha wybrała się na poranny spacer z Riciem po skwerze. W ciągu sześciu miesięcy, kiedy Samanta mieszkała sama, nauczyła się doceniać i kochać życie na nowo. Kobieta budziła się rano z radością. Poranne spacery zawsze dodawały jej energii. Jej przyjaciele po cichu cieszyli się ze zmian zachodzących w Samancie, a ona była im wdzięczna za ten dar. To właśnie Riciemu Samantha dała całą miłość i ciepło, których nikt inny w jej życiu nigdy nie był w stanie docenić. Był wczesny majowy poranek. Było jeszcze trochę świeżo, ale dzień zapowiadał się bardzo, bardzo ciepło. Samantha spuściła Riciego ze smyczy, a on pobiegł wzdłuż ścieżek publicznego ogrodu. Samantha była szczęśliwa, bawiąc się ze swoim pupilem, pocierając jego głowę. Nagle męski głos w pobliżu zawołał do kobiety. Samantha nie zwróciła na to większej uwagi, myśląc, że nikt tu i teraz nie może jej wołać. Ale nagle to się powtórzyło. Samanto to ty, prawda? Mężczyzna podszedł do niej i teraz kobieta zdała sobie sprawę, że to ona. Wesoły Richie leżał u jej stóp, szczęśliwy, że jest przy niej. Mężczyzna podszedł bardzo blisko i Samanta mogła go zobaczyć. Peter, Samanto, jak dobrze cię widzieć? Czy to twój szczeniak? zapytał Peter, wskazując na Richiego. Szczeniak już się przedstawiał. Tak, to jest Ricci, odpowiedziała Samanta. Wcale się nie zmieniłaś, Samanto powiedział Peter, patrząc jej prosto w oczy. I Samantha została ponownie zalana wspomnieniami ich spotkania, studenckiej miłości, spotkania z rodzicami, poronienia, cisza. Dziękuję, Peter. Samantha starała się zachować dystans. Trudno było nawiązać rozmowę po tylu latach. W maju ich młodości oboje mieli po dwadzieścia dwa lata. Teraz oboje byli po czterdziestce. Przeszli tak wiele, że żadne z nich nie znało stanu cywilnego drugiego. Ale Peter patrzył na Samantę tym samym spojrzeniem, które miał w młodości. Po niezręcznej pauzie, Peter odważył się i wziął prawą rękę Samanty w swoją. Nie jesteś mężatką? Peter, po co teraz o tym mówić? Kobieta zapytała i chciała zabrać rękę, ale Peter ją powstrzymał. Samanto, przepraszam, że cię wtedy nie znalazłem. To musiała być moja wina. Samanta wzruszyła ramionami. Łzy napłynęły jej do oczu. Chodzi o to, że kiedy zniknęłaś. A moi rodzice i tak zabierali drób i jajka do miasta, żeby je sprzedać. I wtedy do mojego ojca przyszedł mężczyzna, powiedział, że jest z kontroli skarbowej, mówił o wykroczeniach, groził kontrolą weterynaryjną, która nie przyjmie żadnych dokumentów i zabierze wszystko, w co moi rodzice zainwestowali, aby przetrwać w tamtych czasach. Samanta słuchała i nie mogła uwierzyć własnym uszom. Czy to był mój ojciec? Zapytała. Nie mogę powiedzieć na pewno, ale z opisu wygląda podobnie. A potem groził mojemu młodszemu bratu. Ojciec nie mógł się domyślić, z kim ma do czynienia. Pamiętasz te czasy, prawda? Komu to potrzebne? Tata płacił odsetki, po prostu wykonywał swoją pracę. Przyszedłem do niego i dostałem wiadomość. Zrozumiałem. Ale nie myśl, że się bałam. Czekałem na ciebie pod drzwiami. Ale sąsiedzi powiedzieli, że wysiedłeś. Nie było Cię na obronie dyplomu i nikt nikt nie wiedział Samantha uśmiechnęła się smutno i zaproponowała Że usił je na ławce Tak, pojechaliśmy wtedy nad Morze, A raczej zostałam zabrana Ale wcześniej wydarzyło się coś jeszcze Samantha opowiedziała Peterowi o ciąży O wizycie u lekarza i planach rodziców O tym jak matka nie była skazana na przymusowe usunięcie córki I jak doszło do poronienia Jak Samantha czekała i nie czekała na Petera jak żyła przez te wszystkie lata później. O mój Boże, co za horror, moja słodka Samanta. Gdybym wiedział, gdybym wiedział przed Twoimi rodzicami, zabrałbym Cię od razu. Samanto, tak mi przykro, jeśli możesz mi wybaczyć. Przeszłość to przeszłość, Peter, powiedziała. Po tym jak poszedłem do pracy, dostałem wezwanie, Samanto, i zabrali mnie na dwa lata. Nie wiem, kto to zrobił, ale przebyłem długą drogę, aby służyć. Przez dwa lata moi rodzice, nie mogli przyjechać od razu. Pisałem o tobie, pisałem komisiok, ale najwyraźniej kość poszło nie tak, ale najwyraźniej poszło. nie Oysiek załatwił mi obronę dyplomu. Zabrali mnie nad morze, potem załatwili pracę i przez wiele lat prowadziłem życie, praca, dom. Wyciąłem cię z mojego życia i z mojej pamięci, a twój brat wyjechał. Ten Bachor nigdy nie poszedł do szkoły w mieście. Policeum wstąpił do wojska i związał z nim swoje życie. Tak się potoczyły jego losy. Samanta roniła łzy. Wydawało się, że wczoraj miała 22 lata i mogli wszystko zmienić. Wystarczyło tylko desperackie posunięcie na początku. A teraz? Teraz byli dorosłymi czterdziestolatkami i nic nie można było zmienić. Nieco spokojniejsza, Samanta zapytała Petera: Jak ci się teraz żyje? Żonaty? Dzieci? Peter uśmiechnął się smutno. Był żonaty od trzech lat. Nie mieli dzieci, rozstali się. Mieszkam sam. Co u ciebie? Twój Richie jest taki wspaniały. Też byłam mężatką, ale okazał się młodym samcem Alfa. Nie chciał mieć ze mną dzieci, ale inna kobieta urodziła mu dziecko. A Richie jest teraz moją jedyną. Bratnią duszą. W najtrudniejszym momencie mojego życia dwie najbliższe mi osoby podarowały mi go i od tamtej pory jest on praktycznie sensem mojego życia. To spotkanie całkowicie zmieniło życie ich obojga. Peter nie mógł pozwolić Samancie odejść dalej, a Samanta nie mogła żyć bez niego. Aby nie popełnić ponownie błędu sprzed dwudziestu lat, prosto z placu udali się do domu Samanty, aby spakować swoje rzeczy, a kobieta wprowadziła się do Petera. Peter zajmował wysokie stanowisko w Instytucie Projektowania Ropy i Gazu. Miał duży dwupiętrowy dom poza miastem i rzadko bywał w mieście, poza pracą. Nawet nie wiem, co robiłem na tym placu. Rano nagle zdałam sobie sprawę, że właśnie tam muszę się udać. Samanto, wiesz, że to przeznaczenie. Odkąd się rozstaliśmy, nie wierzyłem w przeznaczenie, dobroć czy cokolwiek innego. A to jest po prostu obsesja. I właśnie tego dnia tutaj Cię spotkałem. Samanta uśmiechnęła się do Niego. Richie i ja chodzimy tu w weekendy, ale częściej po południu. A dzisiaj wyciągnął mnie rano. Richie to dobry piesek. Mężczyzna pogłaskał psa po głowie. On wszystko rozumiał. To on nas połączył. W weekend Samantha przeniosła swoje rzeczy do domu Petera. Na razie zostawiła mieszkanie, żeby go nie wynajmować. Biznes pochłaniał dużo jej czasu, więc postanowiła go ograniczyć. Dzięki temu mogła poświęcić więcej czasu mężowi i domowi. Kobieta nie mogła uwierzyć w swoje szczęście. Samantha i Peter pobrali się na tych miast. Po cichu, w rodzinnym stylu. Tylko on i ona. Ale dwie stare przyjaciółki, Julia i Kiki, nie mogły się powstrzymać przed przyjściem do urydu stanu cywilnego. Serdecznie pogratulowały nowożeńcom. Od tego czasu trzy rodziny stały się jeszcze bliższymi przyjaciółmi. Peter otoczył Samantę ciepłem i troską. Sześć miesięcy później, pod koniec jesieni, Samanta niespodziewanie odkryła, że jest w ciąży. Peter był przeszczęśliwy. Samanta natomiast bardzo się martwiła. Znalazła najlepszego ginekologa, zgodnie z opiniami, i bardzo uważała na swój stan, starannie i dokładnie na czas przechodząc przez wszystkie badania. Znowu była wiosna. Już z zauważalnym brzuchem Samanta spacerowała po parku z Richiem. Peter musiał iść do biura w interesach i Samanta poszła z nim. I tak mijał im czas. Właśnie wtedy w parku Samanta zobaczyła znajomą sylwetkę. Kobieta z małym dzieckiem na ręku szła w jej kierunku. Gdy jej twarz stała się widoczna, Samanta rozpoznała w niej walentinę. Samantha nie żywiła urazy do kochanki swojego byłego męża. W końcu to nie jej wina, że okazał się Alfonsem. I prędzej czy później wnętrzności Jacka wyszłyby na jaw. Walentina również rozpoznała samantę. Samanta, to ty zapytała. Tak. Walentina, cześć. Twój syn jest wspaniałym chłopcem, odpowiedziała Samanta. Nie nasz, on jest mój. Valentina odpowiedziała smutno. A co z Jackiem? Nigdy się ze mną nie ożenił, po prostu zniknął. I dowiedziałam się, że w jego rodzinnym mieście była kobieta, która wcześniej urodziła jego dziecko, i ją też zostawił. Gdzie on teraz jest? Zapytała Samanta. Nie wiem, i szczerze mówiąc, nie chcę wiedzieć. Przykro mi z powodu tego, co się stało, ale widzę, że ty też znalazłaś szczęście. Walentina wskazała na pierścionek na palcu serdecznym Samanty i jej brzuszek. Tak, tak będzie najlepiej. Ale musimy już iść. Zdrowia i szczęścia dla ciebie, powiedziała Samanta i pospieszyła w swoją stronę. Nie chciała słyszeć ani wiedzieć nic o swoim byłym mężu. Pospieszyła z Riki do samochodu, gdzie czekał już na nich Peter. Wszystko w porządku? Zapytał Peter, widząc lekko zamyśloną żonę. Tak, oczywiście, mieliśmy miły spacer z Riciem i pojechali do domu. Jack rzeczywiście zostawił walentinę w ciąży bez ślubu. Bez pracy był wkurzony, zły na cały świat. Nie spieszył się ze znalezieniem nowej pracy. Wkrótce walentina zaczęła go irytować. Pewnego dnia zabierając swoje rzeczy i dokumenty po prostu odszedł. Naprawdę miał dziecko dorastające w jego rodzinnym mieście gdzie również porzucił kiedyś ciężarną młodą kobietę, która mu uwierzyła i czekała. Jack wyjechał do sąsiedniego regionu, ponownie dostał pracę w dużej firmie, gdzie ponownie zauważył w szefach kobiety starszą od siebie, nie zamagnął i zakocianą w słodkich słowach i komplementach. Mając już doświadczenie, szybko ją obrusił i żył do tej pory w swojej przyjemności, ale los go dogonił. Valentina nie zostawiła go w spokoju, Złodiła w nioseku alimenty, a komornicy dziwny, znaleźli uciekiniera. Obecnej paszportowej bardzo nie spodobał się taki obrót spraw i wyróciła Alfonsa. Jack znowu został sam na ulicy, bez pracy i z narosłymi długami z tytułu alimentów. Zadzwonił raz do Walentiny, przeprosił, chciał wrócić, by zacząć wszystko od nowa i wspólnie wychowywać syna. Ale Walentina była nieugięta i odmówiła, zasypując go selektywnymi przekleństwami. Ale numer, z którego dzwonił, został przekazany komornikom. Latem Samanta urodziła córkę. Zdrową, śliczną dziewczynkę. Samanta i Peter byli przeszczęśliwi. Peter, podczas gdy Samanta była w szpitalu, spakował wszystko, czego potrzebowała. Jej mąż i przyjaciele przywitali ją bardzo ciepło w szpitalu położniczym. Nie wierzyłam, że można być tak szczęśliwym. Samanta szepnęła do Petera. Zasłużyliśmy na to, zwłaszcza ty. Odpowiedział i pocałował czule swoją żonę. Samantha nigdy więcej nie rozmawiała z rodzicami. Była zdeterminowana, aby wymazać ze swojego życia wszystko co ją zraniło. Z drugiej strony rodzice Pitera powitali ją bardzo ciepło, a wiadomość o ich własnym wnuków wprawiła ich w osłupienie. Samantha często podróżowała do ich wioski z Peterem i ich małą córeczką. Dla Samanty rodzice Pitera stali się bardziej podobni do jej własnych rodziców. I teraz Samantha wiedziała, że będzie miała w życiu tylko dobre rzeczy.